Klaps. Kiedy poprosiłeś mnie o wybranie sobie książki klasycznej, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, to miałam trochę problem, bo zastanawiałam się na to się zdecydować. W sumie trochę chciałam rzeczywiście nawiązać do tradycji, z której wychodzę, czyli do fantastyki, i wahałam się trochę między Lovecraftem, szczególnie w związku z faktem, że teraz opowiadania się ukazały w nowym tłumaczeniu po raz kolejny, ale ostatecznie stanęło na Lemie. Lem jest fantastą, wiadomo, może trochę w oderwaniu od moich korzeni związanych bardziej z horrorem, ale jednak jest to pisarz, który bardzo duże wrażenie na mnie zrobił i w mojej biblioteczce domowej zapisał się dosyć pokaźnie. I wybrałam sobie książkę Solaris, która oprócz tego, że pod względem fabularnym jest bardzo zajmującą, interesującą książką, ale również duże wrażenie zrobiła na mnie ta warstwa już wyższa, może bardziej filozoficzna. I jest to książka, wiadomo, przede wszystkim o kontakcie z czymś kompletnie nieznanym. Jest to, wydaje mi się, jedna z lepszych w ogóle prób prezentacji kontaktu z nieznaną cywilizacją, jaka do tej pory została napisana. O próbie kontaktu bardzo trudnej, ponieważ nie mamy żadnej płaszczyzny porozumienia między osobami, które próbują się kontaktować, ale jednocześnie jest to książka o utracie, o śmierci, o samotności i o tym, jak sobie radzić w sytuacji, gdyby się okazało, że utratę można cofnąć. Wtedy okazuje się, że ta sytuacja jest udręką dla żywego człowieka. I też widać dzisiaj, że Solaris, pomimo tego, że jest książką wydaną już bardzo dawno temu, to wciąż inspiruje dalej, prawda? Bo mieliśmy dwa filmy kinowe Tarkowskiego i Soderberga, kompletnie różne, a jednocześnie wnoszące coś nowego do dyskusji. No i ostatnio przedstawienie też Teatrza Słowackiego. Także Lem inspirował, inspiruje i mam nadzieję, że będzie robił to dalej.